dobry Państwu. Spotykamy się znowu i spotykamy się niemal w tym samym miejscu, w którym byliśmy na końcu. To jest dokładnie to równanie, które wypisałem poprzednio. Trójmian kwadratowy równa się 0, czyli po prostu równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe jest obowiązkowe w szkole, jest męczone bardzo intensywnie. W związku z tym spróbujemy sobie to równanie opanować. Tu trudno jest mi się powstrzymać od refleksji, że mamy taki niemiecki sposób podejścia do trójmianu kwadratowego. Na końcu spróbuję Państwa zachęcić do takiego sposobu, w jaki używają anglosasi, który wymaga myślenia. Nasz polsko-niemiecki sposób rozwiązywania trójmianu kwadratowego sprowadza się do zapamiętania wzorów. Proszę Państwa, wiemy już, że na to, żeby to równanie rozwiązać, musimy go napisać pod postacią iloczynu dwumianów. Tu się okaże, że to jest dość proste do zrobienia, ale zanim zaczniemy rozwiązywać to równanie, zastanowimy się, jak to równanie wygląda. Jak to wracamy po prostu do geometrii. Proszę Państwa, mamy układ współrzędnych. Zwyczajowo ta oś oznaczana jest y, ta x i wtedy zamiast równania mamy funkcję y równa się ax kwadrat plus bx plus c. Tu po tej uwadze o anglosaskim sposobie rozwiązywania i tym polsko-niemieckim, niemieckim sposobie rozwiązywania tego równania jest jedna uwaga. Z zasady staram się ignorować oznaczenia. Z zasady oznaczenia staram się zminimalizować, bo rzeczywistość matematyczna od oznaczeń nie zależy. No ale jeżeli sposobem rozwiązania tego równania będzie wzór, który trzeba zapamiętać, no to niestety oznaczenia muszą być takie, jakie są tutaj. A więc, proszę Państwa, pamiętając, że można te oznaczenia pozmieniać, pamiętajmy, że w tym momencie trzeba będzie odpowiednią transformację we wzorach przeprowadzić. Proszę Państwa, patrząc na to równanie, pierwsza uwaga będzie taka, że rozwiązanie tego równania może mieć, mogą być dwa rozwiązania tego równania. Dlaczego mogą być dwa rozwiązania? No bo wykres tego równania jest o mniej więcej taki. To się nazywa parabola. Jakbyśmy się geometrycznie cały czas byli, to powiedzielibyśmy, że to jest parabola. Proszę Państwa, jeżeli narysowałem tą parabolę tak, z ramionami skierowanymi do góry, to oznacza, że to, ta liczba, a jest większa od zera. Jeżeli a jest większa od zera, to parabola dąży do nieskończoności i proszę Państwa, jest taka troszkę symetryczna, zarówno w nieskończoności, minus nieskończoność, jak i w plus nieskończoności, dąży wtedy do nieskończoności. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli a mniejsze od zera, to ta parabola może być taka. W nieskończoności, minus nieskończoności, w plus nieskończoności parabola dąży do minus nieskończoności. Dlaczego tak jest? Znowu jest taka ogólna uwaga, jeżeli mamy tego typu wzór, to o zachowaniu w nieskończoności decyduje najwyższa potęga. Tu tą najwyższą potęgą jest kwadrat i proszę Państwa, dla dużych liczb, co do modułu, czyli zarówno dla ujemnych dużych, jak i dla dodatnich dużych, proszę Państwa, pozostałe człony tego wyrazu się nie liczą. One się liczą tu, gdzieś w pobliżu zera, natomiast tam daleko liczy się tylko ten wyraz. No a ponieważ ten wyraz jest dodatni przy a dodatnim, no to wszystko leci do nieskończoności. Z drugiej strony przy a ujemnym, to jest ten wyraz ujemny, a decyduje o tym, że ta parabola jest taka. Specjalnie, świadomie narysowałem tą parabolę tak, żeby nie dotknęła osi x-ów. No bo proszę Państwa, jeżeli teraz narysujemy ją, znowu rysujemy
y, x i narysujemy ją powiedzmy tak. Ta parabola przecięła oś x-ów w punkcie x1 i w punkcie x2. Jeżeli tak, to wartość y, przypominam sobie, y to jest ax kwadrat plus bx plus c, czyli y jest równe 0, bo tu jest przecież wartość 0, 0. Inaczej mówiąc, rozwiązaniami równania, które poprzednio napisałem, że to jest równe 0, są owe punkty przecięcia z osią. Proszę Państwa, jak narysowałem parabolę, od razu widać, że punktów przecięcia z osią może być 2, tak jak w tym przypadku, może być 0, powiedzmy w takim przypadku, a jest jeszcze jedna taka bardzo skrajna możliwość, że parabola tylko styka się z osią i idzie do góry. Proszę Państwa, żeby to tak bardziej ogólnie na to popatrzeć, to ten wyraz nazywamy pierwiastkiem podwójnym. W pewien sposób ta parabola zetknęła się z x-em i poszła do góry jakby dwa razy. Raz idąc w dół, drugi raz idąc do góry. Stąd to nazywamy pierwiastkiem podwójnym. Jakbyśmy teraz wrócili na chwilę do algebry, pamiętacie Państwo, jak mi to często się pojawiało, że mi się pojawiały dwa takie same wyrazy. Powiedzmy, że tutaj to będzie a mniej x razy b plus x. To, że zmieniłem znaki, to nie ma żadnego znaczenia. Proszę Państwa, jeżeli a będzie równe b, to będzie a mniej x do kwadratu. I proszę Państwa, ten wyraz dla x równego a będzie miał właśnie taką postać, że tylko się zetknie z osią. Inaczej mówiąc, pierwiastek podwójny pojawia się wtedy, kiedy w takim rozpisie pojawiają się nam dwa takie same rozwiązania, czyli dwa takie same dwumiany. Czyli poprzednio, jak pisałem wielomiany trzeciego stopnia, tam mi się dość często, przez przypadek zresztą, pojawiały pierwiastki podwójne. Może popatrzmy na chwilę na rzecz troszkę bardziej ogólnie. Jeżeli mamy równanie typu wielomianowego, czyli powiedzmy a mniej x, b plus 2x, no i tak dalej, proszę Państwa, którego równa się 0? Do którego stopnia to jest równanie? No oczywiście tam, gdzie są te największe potęgi. Jeżeli tych jednomianów było 5, to najwyższa potęga będzie 5. Ale jednocześnie popatrzmy się na to, że jeżeli udało mi się tak napisać, to pierwiastków może być do 5. Musi? No niekoniecznie, no bo widzieliśmy te parabole, które nie stykały się z osią i okazywało się, że pierwiastków tych może być mniej. Znowu, gdybyśmy się zajmowali matematyką, okazałoby się, że rzecz jest dość ciekawa, bardzo nieskomplikowana. Przesadzam. Studenci nawet wyjątkowo lubią tego typu rozważania i tego typu rachunki, no bo są dość proste. Proszę Państwa, wracamy do problemu trójmianu kwadratowego. Jak go rozwiązujemy? Otóż, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, rozwiązujemy go po niemiecku, czyli wyliczamy z wzoru wyniki. Rozwiązania wynikamy z wzoru. Jeżeli y równa się 0, to proszę Państwa, mamy ax do trzeciej plus bx plus c równa się 0. Przypominam, że bardzo ważne w tym momencie, chociaż drugiego rzędu waga, bo to nie jest waga istotna, tylko to jest waga związana z praktycznym tym, że wzór pamiętamy w określonej postaci. Otóż, proszę Państwa, wzór na rozwiązanie tego równania jest taki. Najpierw liczymy taką wielkość, którą nazywamy delta. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. No i wypisujemy rozwiązania. x1 równa się
minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. X2 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli proszę Państwa, musimy zapamiętać, że trójmiar kwadratowy ma być w tej postaci. Wyliczamy deltę, ten wyraz liniowy, współczynnik przy wyrazie liniowym podnosimy do kwadratu, minus 4ac, pierwszy razy drugi i proszę Państwa, mamy już wyniki po prostu we wzorach. Jeżeli pamiętamy wzory, to jest to bardzo wygodne, natomiast jeżeli mamy kłopoty z pamięcią, no to równanie sprawia nam pewne kłopoty. Chciałbym Państwu zaproponować ćwiczenie domowe. Otóż ćwiczenie domowe polegałoby na tym, żeby zobaczyć, jak to nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii rozwiązują takie równanie. Przepiszmy go. Ja go nie rozwiążę metodą amerykańską, powiedzmy, czy anglosaską. Natomiast powiem Państwu, w jaki sposób to należałoby zrobić. Bardzo pouczające. Otóż, proszę Państwa, pamiętamy wzór a kwadrat plus 2ba plus b kwadrat to jest a plus b do kwadratu. Prawda? Wzór skróconego zmnożenia był poprzednio, jest obowiązkowy. Musimy go pamiętać, czy chcemy, czy nie chcemy. Ta nasza polsko-niemiecka szkoła matematyki obciąża pamięć możliwie maksymalnie. Proszę Państwa, Amerykanin tego oczywiście nie umie. Proszę Państwa, natomiast ten wzór akurat Amerykanin raczej pamięta. Proszę Państwa, gdybyśmy postawili to, doprowadzić do postaci, że to jest x plus coś tam, powiedzmy gamma, do kwadratu równa się delta, to proszę Państwa, rozwiązanie tego równania byłoby bardzo proste, no bo to byłoby po prostu x plus gamma równa się plus minus pierwiastek z delta. I to jest pomysł amerykański na rozwiązanie tego równania. Trzeba to po prostu potraktować jako dwumian do kwadratu. Jak to zrobić? No to w ten sposób trzeba to zrobić, że powiedzmy ax kwadrat plus bx równa się minus c. Teraz proszę Państwa dodać i odjąć to, czego tu brakuje. Jakbyśmy to podnieśli do kwadratu, no to tu będzie 2x gamma, prawda? No to najpierw by trzeba było tego a się pozbyć, więc jakbyśmy podzielili przez a, to mamy x kwadrat plus b przez ax równa się minus c przez a. No i teraz to potraktujemy jako podwojone coś i tutaj napiszę, akurat pamiętam, b kwadrat przez 4a kwadrat minus b kwadrat przez 4a kwadrat. Oczywiście, jeżeli dodałem to samo i odjąłem to samo, to nic nie zrobiłem. Mogłem to zrobić. No ale proszę Państwa, w ten sposób to jest kwadratem. No i policzymy. Proszę Państwa, jak Państwu mówię, obowiązuje Was znajomość tych wzorów. Proponuję zrobić ten rachunek, który tutaj zrobiłem i znaleźć te wzory. Okaże się, że takie rachunki, w miarę proste, umożliwiają znalezienie odpowiednich wzorów. I okaże się, że te wzory muszą być takie same jak te, które uczycie się na pamięć. Bardzo zachęcam do tego rachunku. Wymaga troszkę pomyślenia. Myślenie boli, to prawda, ale zachęcam, bo potem boli coraz mniej, a w pewnym momencie zaczyna sprawiać przyjemność. Proszę Państwa, wiemy już, jak się rozwiązuje równania kwadratowe. No po prostu trzeba wyliczyć deltę
i mamy pierwiastki. Proszę Państwa, pojawia się problem, jak to z geometrią, o której poprzednio mówiłem, powiązać. No więc oczywiście delta to jest b kwadrat minus 4ac. Pamiętamy, to jest wyraz przy x, to jest wyraz przy x kwadracie, a to jest ten wyraz wolny w równaniu. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że kwadrat jest liczbą dodatnią. Zawsze, prawda? Dlatego, bo jeżeli weźmiemy dwie liczby ujemne, podniesiemy do kwadratu, dostajemy liczbę dodatnią, bo minus razy minus daje plus. Proszę Państwa, tutaj mamy jednak różnicę. Proszę Państwa, delta może być dodatnia. No i wtedy nie ma żadnego problemu. Przypominam, że x1, 2 to jest minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Proszę Państwa, jeżeli tak, to proszę Państwa, jeżeli delta jest dodatnia, to wszystko jest w porządku. Da się wyliczyć pierwiastek. Jeżeli kwadrat jest zawsze dodatni, no to z ujemnej liczby pierwiastka policzyć się nie da. Znowu, proszę Państwa, jakbyśmy byli na troszkę wyższym poziomie, okaże się, że rzecz nie jest taka całkiem oczywista, ale mielibyśmy wtedy do czynienia z liczbami już nierzeczywistymi, a tak zwanymi liczbami zespolonymi. Proszę Państwa, jeżeli delta jest dodatnia, to proszę Państwa, rysunek jest no taki. Jeżeli a jest większe od zera. Jeżeli a jest mniejsze od zera, to rysunek jest taki. Ale jakkolwiek by nie było, przy dodatniej delcie mamy dwa rozwiązania. Jeżeli delta jest równa 0, to zauważmy, że jeżeli to jest równe 0, to x1 staje się równe x2 i mamy to, co żeśmy już poprzednio przerabiali, pierwiastek podwójny, coś takiego, albo też coś takiego. Mamy pierwiastek podwójny. Proszę Państwa, natomiast kiedy delta jest mniejsza od zera, mamy coś takiego. To jest a większe od zera, a mniejsze od zera. Parabola nie przechodzi przez oś OX i w związku z tym w liczbach rzeczywistych rozwiązania nie ma. Proszę Państwa, jest kilka dodatkowych wzorów, których nie zachęcam do pamiętania, natomiast które, jeżeli zapamiętamy te dwa, delta i rozwiązania x1 i x2, to te pozostałe potrafimy bez żadnego trudu uzyskać, pod warunkiem, że nie boimy się liczyć. No bo proszę Państwa, napiszmy na przykład sumę pierwiastków. Powiedzmy, minus b minus pierwiastek z delty przez 2a dodać minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No proszę Państwa, od razu widać, że jeżeli to daje, przypominam pierwsze zajęcia, gdzie zwracałem uwagę na to, że dodajemy tylko ułamki o tym samym mianowniku. Jeżeli nie, to sprowadzamy do wspólnego mianownika. Tu mianownik już jest wspólny, no więc proszę Państwa, dodanie tego nie stanowi żadnego problemu. Minus b minus pierwiastek z delty, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Ktoś mógłby nawet zaprotestować, że po co to pisać, kiedy to od razu widać, że delty się skracają, minus 2b przez 2a, to jest b przez a. Dostajemy pierwszy z wzorów Wiety. Suma pierwiastków x1 plus x2 równa się minus b przez a. Proszę Państwa, bardzo zachęcam do wykonania tego rachunku. Nie jest trudne, raz zrobimy i nawet jeżeli nie będziemy pamiętać, że suma pierwiastków ma jakieś oznaczenie, które możemy od razu odczytać, to jak będzie nam taka
informacja potrzebna, wyliczenie odpowiedniego wzoru nie stanowi żadnego problemu. Zwróćmy uwagę, że mógłbym na przykład mówić o sumie pierwiastków. No niestety, trochę pisania jest. Minus b przez 2a plus delta. Kolejność oczywiście powoduje tylko różnicę. Tam była poprzednio suma. To teraz różnica. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Proszę Państwa, wiemy, że to jest ten sam mianownik, czyli 2a mogę napisać, ale popatrzmy tu. Minus b minus minus b to jest plus b. Minus minus daje plus, czyli to b się skróci, tego nie będzie. Natomiast minus delta minus minus delta to jest plus delta, czyli to jest 2 pierwiastki z delta przez 2 pierwiastek z delta przez a. Dwójka się skraca. Znowu mamy o różnicy pierwiastków. Też mamy wzór na różnicę pierwiastków, bardzo prosty, który też nie sugeruje zapamiętać, natomiast sugeruje zapamiętać, że po prostu wykonując odpowiedni rachunek dostajemy bez żadnego problemu to, co chcemy. Pozostaje jeszcze iloczyn. Napiszę ten iloczyn już nie kombinując. Proponuję Państwu przeliczyć. Powiedzmy, o tu jeszcze minus bym wyciągnął. To jest b minus pierwiastek z delty. Znowu minus wyciągnę, czyli minus minus, czyli da to plus. B plus pierwiastek z delty. Proszę Państwa, to jest, że tutaj był znak zmieniony. Tu jest mnożenie. Mnożenie razy znak. Od czasu do czasu się tak pisze, bo jak pamiętacie Państwo, dwa znaki obok siebie znaleźć się nie mogą. Więc jeżeli się da nawias, to wtedy widać, że to jest mnożenie przez jedynkę. Plus to jest mnożenie przez jedynkę. Proszę Państwa, czy jakiś wzór odpowiedni tutaj by nam pasował? No proszę Państwa, a kwadrat minus b kwadrat. Co to jest? A plus b razy a minus b. No to jest dokładnie ten wzór. Czyli proszę Państwa, to byłoby 1 przez 2a b kwadrat minus delta. Proszę Państwa, ale delta to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli jeszcze raz. B kwadrat minus delta to jest b kwadrat minus b kwadrat plus 4ac. No i oczywiście podstawiając to tam, gdzie trzeba, dostajemy odpowiedni wzór na iloczyn pierwiastku. Już zdążyłem zapomnieć, co tam było. W związku z tym, proszę Państwa, musiałbym to wyliczyć. Ale wyliczenie, jak widzicie, jest bajecznie proste. To są tak zwane wzory wiety. Proszę Państwa, przede mną jeszcze jeden problem. Proszę Państwa, postać wzoru czasem ułatwia, czasem utrudnia życie. Proszę Państwa, ostatnią rzeczą, którą chciałbym Państwu powiedzieć, to postać kanoniczna tego równania. Jeszcze raz go piszę, żeby było na miejscu. Otóż postać kanoniczna, wezmę, odpiszę, żeby... To jest a x plus b mniej 2a kwadrat minus delta przez 4a kwadrat. Proszę Państwa, dostanie tego wzoru, wyliczenie tego wzoru nie stanowi wielkiego problemu. Natomiast, proszę Państwa, bardzo łatwo się przekonać, że ten wzór jest dokładnie tym, co tutaj mamy. Proponuję go wymnożyć przez a, podnieść do kwadratu. Rachunki, powiedzmy, dwie linijki, trzy linijki rachunków i okaże się, że to jest dokładnie
ta sama postać. No to po co mi dwie postacie tego samego równania? Żeby więcej pamiętać? Proszę Państwa, no niezupełnie. Dlatego, bo patrząc na ten wzór, od razu jestem w stanie narysować parabolę. Ten wzór się nazywa postacią kanoniczną. Kanoniczna to taka bardzo jakaś podstawowa. Proszę Państwa, ten wzór mówi nam o parametrach wierzchołka paraboli. Ten punkt zagięcia paraboli nazywamy wierzchołkiem paraboli. I proszę Państwa, bez trudu zauważamy, że to i to, to są współrzędne wierzchołka paraboli. Więc jeżeli chcemy narysować parabolę, to musimy ją przeprowadzić do tej postaci. Znowu proponuję nie pamiętać, a wyliczyć. No tu wyliczenie no nie jest specjalnie trudne, jeżeli przeskoczyliśmy przez ten amerykański sposób rozwiązywania trójkąta kwadratowego, to i przez to przeskoczymy bez żadnego trudu. No widać, trzeba wyciągnąć a przed nawias, proszę Państwa, i uzupełnić. No i w gruncie rzeczy to jest element tego amerykańskiego sposobu rozwiązywania. I dostaniemy wierzchołki tej paraboli. W ten sposób doszliśmy do końca koniecznej wiedzy o trójmianie kwadratowym. Jak widać, nie jest ona specjalnie skomplikowana. Podkreślałem to, że Amerykanie to się uczą wszystko tak na rozum, natomiast my korzystamy bardziej z wzorów pamięciowych. Stąd no niestety wzory na deltę i pierwiastki x1, x2 trzeba się nauczyć. Problem, czy trzeba się nauczyć tego po tej postaci kanonicznej? No, może tak. Bardzo prosto uzyskujemy wzory wiety przez zwykłe wymnożenie. Jeżeli pamiętamy wzory na rozwiązanie przez zwykłe wymnożenie, to potrafimy zrobić. Myślę, że to jest to, co powinniśmy wiedzieć z taką wiedzą o trójmianie kwadratowym, który no, jest taką kanoniczną, żeby znowu użyć tego słowa, wiedzą dotyczącą matury, więc musimy się tego nauczyć.